Za nami kolejna impreza, która ma na celu promowanie Krainy Górnej Odry, czyli nowej marki turystycznej województwa śląskiego. Wśród atrakcyjnych miejsc, jakie oferuje wspomniana kraina, jest Jastrzębie Zdrój ze swoim parkiem zdrojowym. To właśnie tu w sobotę odbył się wielki piknik dla turystów. Przyjechaliśmy dzisiaj właśnie tutaj do tego miasta promować Krainę Górnej Odry, żeby oswoić też lokalnych mieszkańców przede wszystkim, że ten obszar, w którym mieszkają, w którym są, jest właśnie objęty marką turystyczną Kraina Górnej Odry. Jastrzębie jako miasto turystyczne ma wiele do zaoferowania. Czym Jastrzębie może się chwalić turystycznie? Jastrzębie Zdrój to przede wszystkim stara dzielnica Zdrój, wizytówka miasta, tam gdzie kiedyś było uzdrowisko. To tutaj mamy najpiękniejsze zakątki. Jesteśmy w tej chwili w Parku Zdrojowym, w parku, który jest w ciągłej rewitalizacji, będzie coraz piękniejszy. O tym, że w górniczym mieście nie można się nudzić, przekonać się można było w sobotę. Wśród atrakcji, jakie czekały na turystów i mieszkańców, był m.in. spacer z przewodnikiem po dawnym uzdrowisku. Chcę obalić pewien stereotyp, jaki panuje o mieście, o Jastrzębiu. Bo przeważnie ludzie twierdzą, że tutaj są tylko kopalnie i bloki, a my chcemy właśnie pokazać tą perłę uzdrowisk śląskich, jaką kiedyś było to miejsce w okresie międzywojennym. Dlaczego pani przyszła na to zwiedzanie? Żeby poznać trochę park. Akurat dzisiaj mam wolny dzień, żeby dowiedzieć się czegoś więcej tutaj o lokalnej historii. Kolejne imprezy w Krainie Górnej Odry odbędą się 19 września w Pałacu w Żuchowie oraz na początku października, kiedy to planowane jest wielkie sprzątanie rzeki Rudy podczas spływów kajakowych.